Matematyka, która mówi, że mądra jest w życiu każdego człowieka polskiego. Matematyka, królową wiedzę ogłoszona. Każda osoba jest do jej nauki zaproszona. Jeśli będziesz się uczył matematyki, będziesz miał w szkole dobre wyniki. Tutaj dodajesz i odejmujesz, a nad wynikiem nieźle pokujesz. Liczę i rachuję, dobrze się z tym czuję. W życiu wiele łatwiej masz, gdy matematykę dobrze znasz. Będziesz obliczał promocje, rabaty, kupisz prezenty dla mamy i taty. Matematyka zawsze jest pomocna, w ją się chcę być matmy mocna. By dobry zawód w życiu zdobyć, trzeba matematyką się z nim pośmieć. Gdy nauczysz matematyki, będziesz miał w życiu dobre wyniki. Matematyka to królowa nauk. Pewnie nieraz słyszeliście takie stwierdzenie. Zastanawialiście się, dlaczego tak jest? Co sprawia, że to właśnie ona jest taka ważna? W każdej sytuacji życiowej, codziennie na każdym kroku, towarzyszą nam liczby. W sklepie, w domu, na wakacjach, na ulicy, w grach, w sporcie, w każdym wykonywanym zawodzie. Za pomocą liczb możemy opisywać wszystko, co się nas otacza. Podobnie jest w sklepie, gdy robimy zakupy, to płacimy za nie określoną sumę. Często sprzedawca wydaje nam resztę. A także jest matematyka. W każdym zawodzie mamy do czynienia z królową nauki. Na przykład kasjerka musi dobrze wydać resztę. Księgowa oblicza wynagrodzenie za pracę i policzyć podatki. Jak się liczy matematyka, to bardzo ważny przedmiot. Warto się uczyć poprzez rozwiązanie jego przyszłości. W codziennym życiu dzięki matematyce potrafimy odczytywać czas na zegarze, jaka jest temperatura powietrza, obliczyć ile litrów farby trzeba kupić, aby pomalować pokój, obliczyć pole powierzchni domu i obliczyć działki czy ogrodu. Gdzie można spotkać się z matematyką? W technice, elektronice i projektowaniu, w sztuce i muzyce, w informatyce, w przyrodzie, w chemii i w fizyce. Mogę pójść do szkoły i się nie spóźnić, bo znam się na zegarku. Wiem, która jest godzina, ile czasu pozostało do rozpoczęcia lekcji, dlatego jestem punktualny. Potrafimy rozdzielić cukierki porówno. Dzięki temu nikt się nie kłóci. Umiem powiedzieć, ile miesięcy, tygodni i dni zostało do moich urodzin. Myślę, że przekonaliśmy wszystkich, że matematyka jest w życiu codziennym bardzo potrzebna. Dlatego zachęcam Was do uczenia się jej od najmłodszych lat. Później w restauracji również jest potrzebna królowa nauki. W codziennym życiu dzięki matematyce potrafimy odczytywać czas na zegarze, jaka jest temperatura powietrza, obliczyć ile litrów farby trzeba kupić, aby pomalować pokój, obliczyć pole powierzchni domu i obliczyć działki czy ogrodu. Matematyki uczymy się już od najmłodszych lat. Z czasem poznajemy ją coraz bardziej i bez powodu matematyki uczyli się Chińczycy pierwotni, Egipcjanie, Babilończycy, Grecy i Majowie. Stosowali liczby do przeprowadzania czasem bardzo skomplikowanych obliczeń. Matematyka jest wszędzie! Idąc do sklepu, musimy policzyć, czy nam starczy pieniędzy. Czy kasjerka dobrze nam wydaje?